Cześć, witam ponownie. Andrzej Wroński z kolegą Andrzejem Kulik. Będziemy pokazywać ciąg dalszy techniki spod rąk, następną technikę. Techniką, bo może się ta przydać, technika, bo nasz przeciwnik będzie inaczej reagował, czyli musimy zawsze na jeden uchwyt mieć dwa rozwiązania. Czyli tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, prawidłowa pozycja, dwie ręce wykluczone. Wysoko jest tutaj mój uchwyt na wysokości klatki piersiowej brody. Jestem przy nim, tak. Biodra są przy jego biodrach, naciągnięty troszeczkę do tyłu. W tym momencie przeciwnik będzie bardzo ciężko miał, żeby kontrować. Jest możliwość kontrowania, kiedy ja się będę wychylony do tyłu. Abym tak stał na prostych nogach, to wtedy przeciwnik ma tutaj dużo możliwości, żeby zerwać ten uchwyt lub wykonać kontrę. Ale kiedy ja tutaj naciągam na siebie przeciwnika, on bardzo małe szanse ma na wyjście z tego. Mam tutaj naciągnięte, zobaczcie, wkład. Kiedy trzymam tutaj na siebie, wkładam jedną nogę do środka. Mam teraz nogę, prawą nogę do środeczka włożoną. Ręce są sklamrowane i naciągnięty jest troszeczkę do boku. W momencie kiedy chcę wykonać, wiadomo, że mój przeciwnik jest tutaj troszeczkę spięty, obciąża mi troszeczkę, on musi być troszeczkę taki spięty. Naciągam go troszeczkę na siebie i jednocześnie ręce przechodzą niżej i go łapią. Zobaczcie. Pokażę to w kilku fazach, że naciągnięcie, złapanie niżej i później będzie rzut. Pokażę jeszcze teraz, może wolniej. Naciągnięcie, przechwyt. Wybicie, skręcenie i obalenie przeciwnika na mat. Wiadomo, że teraz robimy to bardzo spokojnie, wolno, ale te wszystkie techniki muszą być robione dynamicznie, żeby przeciwnika też troszeczkę zmylić i o wiele łatwiej będzie nam rzucić i wrzeć. Jeszcze raz wkładam, obciążę tutaj te mi ręce do dołu, obciążę troszeczkę tutaj, o właśnie tak. Widzicie, teraz naciągam go do boku, żeby go tutaj przeważyć. Następnie przerzucam ręce i troszeczkę noga wchodzi do środka. Hop, i go podrzucam. To jest tylko takie przygotowanie, nie jest to ciągłość, ale za chwilę wam pokażę ciągłość. Naciągnięty jest, obciążę troszeczkę do dołu, będzie mi łatwiej. Naciągnięcie, przerzucenie i jestem tutaj w pozycji bocznej. Tak samo każde ćwiczenie powinno się robić na dwie strony, na prawą i na lewą. Może troszeczkę na prawą stronę teraz troszeczkę gorzej mi wyjdzie, bo każdy zawodnik robi, ma technikę lepszą na wiadomo na drugą stronę. Tutaj druga strona obciąża mi. Przerzucam. Jest na. Też na drugą stronę. Może takich ważnych rzeczy, które tutaj trzeba powiedzieć. To co powiedziałem, że kiedy wchodzimy do przeciwnika, dwie ręce mamy wykluczone. Najważniejsze, mój uchwycił klamra, tak, musi być tutaj na wysokości klatki piersiowej. Łokcie są tutaj, barki ściągnięte, łokcie są blisko, nie można sobie łokci tak dawać do boku, bo nie mam już takiej siły i biodro jest tutaj, mój tułów, biodro blisko przeciwnika, kontroluję. Na początku mam dwie stopy są na zewnątrz, kontroluję, obciążam i wkładam nogę do środka i tutaj się przyjmę trochę drugą stronę. O, teraz trzymam, stoję tutaj na tej tyni nodze, ta noga z przodu jest wolna, o widzicie, żeby luźno mógł ją przystawić. Podrzucam. I obalam przeciwnika. Jeszcze raz. Już teraz bez niczego. Walka jest. Tak do boczni. Już każdy sobie musi dobrać. Porzucie swój uchwyt. No, ja myślę, że chyba nie wiem, czy jeszcze tu musiałbym tutaj dodać. Myślę, że cały czas podczas
tych zajęć podczas treningu trzeba, tak samo jak przy wcześniejszych technikach, trzeba się umieć rozluźniać i spinać. Jeżeli mamy uchwyt, teraz luźny, mój przeciwnik poddał się tak, chodzi sobie spokojnie, to nie napinam się tutaj przy nim, gdzieś na siłę chodzę, tylko luźno sobie chodzę. Chodzę sobie luźno. Oczywiście zachowanie wszystkich tych elementów, które ja powiedziałem. Biodro jest moje blisko, naciągnięte jest na mnie. O, czyli jest tak na mnie pochylony. Nie ja na nim tutaj. Właśnie, bo teraz ręce mi się rozchodzą i tutaj gdzieś bym poleciał na biodro. Przy tych właśnie wszystkich wykluczeniach spod rąk trzeba bardzo uważać na kontry, a w szczególności tutaj, jakbyście walczyli z zapaśnikiem albo judoką na biodra. Na tym chciałbym podziękować za wspólny trening i widzimy się w następnym odcinku.